W dzisiejszym odcinku Kultury Poświęconej, podcastu Klubu Jagiellońskiego na czasy postchrześcijańskie, czasy, które chcą, ale nie potrafią zapomnieć o Bogu, bierzemy na warsztat trzy lektury o obecnej kondycji chrześcijańskiej cywilizacji. Wieszczymy nową starożytność i bronimy ideałów starego, dobrego chrystianitas. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wspierający patroni i wreszcie mecenasi, którymi są Łukasz Bestry, Wojciech Majnowski i Anna Pomersbach. Jeżeli, tak jak oni, chcecie wraz z nami budować kontrkulturę, to wesprzyjcie rozwój kultury poświęconej. Link do zbiórki w serwisie Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Drodzy słuchacze, dzisiaj odcinek z cyklu Lektury na czasy post chrześcijańskie Dość y, na nas chyba wyjątkowe, bo zwykle każdy z nas czytał chociaż fragment jednej książki, a teraz... Y, jest mały eksperyment, bo przeczytaliśmy książki. To każdy. Brzmi, brzmi źle. To brzmi tak, jakby wydarzyło się coś wielkiego, że przeczytaliśmy książkę. <grym <grym nie, no ja ale za siebie ja nie, nie przeczytałem w całości. Do odcinka chcieliśmy przedstawić trzy diagnozy, gdzie znajduje się cywilizacja chrześcijańska, i wydaje mi się, że tak to podzieliliśmy, że ja mam książkę Chantal del Sol. Koniec świata chrześcijańskiego, i to jest najbardziej prawicowa i tradycjonalistyczna autorka spośród tego gremium. Drugi, bardziej centrowy, chociaż lipkujący, Tomasz Terlikowski i Zmierzch mojego. Gusia. Najbardziej zakorzeniony w polskiej rzeczywistości. Ale najbardziej zakorzeniony w polskiej rzeczywistości. Wygasanie, proszę. Pozdrawiamy proszę. pana redaktora. No i Tomasz Halik, popołudnie chrześcijaństwa, czeski ksiądz, ulubieniec miesięcznika więź yy, i będziemy się zastanawiać, czym to chrześcijaństwo jest i w jakim momencie dziejów jesteśmy. Jest dość yy, znamienne, że najbardziej konserwatywna z tych trzech książek, czyli książka Chantal del Sol, jest polecana, słuchajcie, przez Adama Michnika. Yy, Przypadek? Nie sądzę. Tak, Adam Michnik podobnie... oczywiste. Prawdopodobnie jak Brzozo, Brzo, Brzo, Stanisław Brzozowski, Brzozowski się na, na łożu Śmierci. Trzymam kciuki za to. Trzymamy kciuki za redaktora Adama Michnika. Ja chciałem zacząć od końca, samego końca tej książki. Od końca, przeczytać, końca wam, przeczytać wam jedno zdanie, czy może nie zdanie, jeden krótki fragment, bo dla mnie ta książka jest jakoś oswabadzająca, w takim sensie, że często o końcu, jak brzmi tytuł, koniec świata chrześcijańskiego, brzmi to tak bardzo pesymistycznie, apokaliptycznie. Dumersko wręcz. Często w podcaście wchodzimy, szczególnie do kasztrów Smerfa Marude, ale mnie osobiście w tych diagnozach postchrześcijaństwa przeszkadza to, że one właśnie są trochę jak taka postawa wobec kryzysu ekologicznego dla młodych ludzi. Tak? Taki apokaliptyzm, to znaczy, że już wszystko się wydarzyło i to nie jest mobilizujące dla ekologów współczesnych, tylko demobilizujące. Tak samo jak dla nas, dla mnie, często lektury o tym, Jaka jest sytuacja chrześcijaństwa na świecie, są właśnie demobilizujące, a nie dające jakąś nadzieję. I akurat Chantal del Sol jest bardzo pesymistyczna w diagnozie, ale to, co pisze na końcu, jest optymistyczne. Chciałem, żebyście się odnieśli do tego cytatu. Prawdopodobnie lepiej byłoby, gdybyśmy się stali jedynie milczącymi świadkami, a ostatecznie tajnymi agentami Boga. Pomimo inwersji normatywnej i filozoficznej, o tym będziemy mówić, co to znaczy, bo to ważne pojęcia dla autorki, zgodnie z zasadą palimpsestu, i to, o tym też będziemy mówić, o której była mowa wyżej, chrześcijaństwo jest y, ciągle na swój sposób duchem opiekuńczym. Rezygnacja z cywilizacji chrześcijańskiej nie oznacza bolesnej ofiary. Doświadczenie naszych ojców daje nam pewność. Naszym zadaniem nie jest tworzenie społeczeństw, gdzie Ewangelia rządzi państwami, ale raczej, posługując się słowami Saint-Exupéry'ego, pójście bardzo powoli w stronę źródła. I jak wy rozumiecie ten, ten cytat? Czy też macie takie wrażenie, że tu jest jakaś nowa diagnoza i spośród tych ciemności po chrześcijaństwa wyłania się coś właśnie opiekuńczego dla nas dziś? Mógłbyś jeszcze uzupełnić tam. przeczytać jeszcze raz ten fragment o wspólne, że naszym zadaniem nie jest tworzenie. Tak, nie, naszym zadaniem nie jest tworzenie społeczeństw. O, właśnie gdzie to. Ewangelia rządzi państw, mm -hmm. państwami, ale raczej posługując się słowami Sądu Supiernego, pójście bardzo powoli w stronę źródła. No właśnie, naszym zadaniem nie jest tworzenie społeczeństw, naszym zadaniem jest tworzenie takich społeczeństw, póki to jest możliwe. To mm. znaczy. Zasadniczo uważam, że rzeczywistość, która, którą konstytuuje w jakiś sposób chrześcijaństwo, jest rzeczywistością lepszą, wobec czego rozumiem diagnozę na zasadzie, że to nie jest konieczne, w sensie, że nie musi tak być. Tak może być, kiedy wieje nam, wie, kiedy wiatr nam sprzyja, a kiedy nie, to, to możliwe nie jest, ale nie widziałbym też konieczności rezygnacji z tego póki. Akurat w Polsce jest to jeszcze bardziej niż mniej możliwe. Czyli jest polemika z Del Sol, bo ona mhm. mówi, że następuje koniec świata chrześcijańskiego, ale nie koniec chrześcijaństwa jako takiego. Koniec świata dlatego, że chrześcijanie na świecie w całym, szczególnie w zachodniej Europie, pytanie, czy w Polsce, bo wprowadziłeś wątek Polski, już zwolnieni się z obowiązku tworzenia. Właśnie społeczeństw, panowania nad. Tak, tylko wiesz, jeżeli ona tam pisze o tym, że ten świat chrześcijański jest od dwóch stuleci w kryzysie, czy jakby rozpada się. W agonii. W agonii rozpada się, no to jeszcze trochę potrwa, zanim te społeczeństwa się rozpadną, te społeczeństwa, które były na tym ufundowane. W ten... Polsce tak. I to jest taka, że to już się skończyło na Zachodzie. Nie... I to jest właśnie ten tytułowy koniec chrześcijaństwa. Okej, okay. pewnie gdzie nigdzie tak, nigdzie nigdzie jeszcze, jeszcze nie do końca, ale jesteśmy w Polsce, mamy obowiązki polskie, znaczy się do Polski. <laughs> Ona specyficznie definiuje świat, bo rozumiem, że w tym cytacie. Świat to sp społeczeństwo polityczne. Tak? Zreszt mm -hmm. Tak to rozumiem, że jakby. Świat jest szybki jak młody ptak. to też nie... <laughs> e, Dobra, wracam. E... Przepraszam, wywił mnie strasznie z tego rytmu. Dobra, nie, już się skupię. Rrr. Jest pewna definicja świata chrześcijańskiego, rozumianego jako christianitas, gdzie rzeczywiście immanentną cechą tak rozumianego świata chrześcijańskiego jest to, że mamy bezpośredni wpływ na prawodawstwo. Tak? Czyli wyprowadzamy z, z naszej etyki, z naszych zasad moralnych, wyprowadzamy prawo, jest jakby na przykład jasne, że nie wiem, zakazana jest aborcja, nie wiem, tam jest kwestia dotycząca nie wiem, małżeństwa i tak dalej. Tak? Nie ma rozwodów, nie ma jakby małżeństw jednopłciowych i tak dalej, i tak dalej. I Rzeczywiście z jej perspektywy rozumiem tę diagnozę, że w taki rodzaj świata, szczególnie na zachodzie, szczególnie we Francji, no bo to jest francuska autorka, że to już jest jakby rzeczywiście na ten moment jest przeszłość, no tylko dla mnie pytanie jest takie, czy nie ma pewnego ryzyka wylania dziecka z kąpielą, że skoro tak całościowo i holistycznie rozumiemy ten świat, że przy okazji wywalimy tam inne elementy, które się znajdują, a które moim zdaniem są bardzo potrzebne. Pamiętam, jak, jak, jak czytałem encyklikę, to chyba mi poprawcie, plus 11 o społecznym panowaniu Chrystusa w świecie, to jednak ja miałem poczucie, no właśnie, że tam było rozróżnienie, to znaczy, że panowanie społeczne Chrystusa dzieje się w sferze właśnie społecznej, kulturalnej, nie wiem, świata pracy, jakiejś, nie wiem, edukacji, relacji międzyludzkich, że to nie wchodzi tak mocno rzeczywiście na ten wymiar prawodawstwa, że w sytuacji, w której jakby jesteśmy tutaj teraz, także w Polsce coraz mocniej. Taktycznie jakby możemy, tak jak Bartek mówił, możemy podejmować grę o to, żeby maksymalnie nasze prawodawstwo, znaczy, żeby prawodawstwo było maksymalnie osadzone w naszym systemie moralnym, po prostu jest walka z tymi, którzy jakby mają inne systemy moralne. Jesteśmy w demokracji, więc walczymy jakoś, żeby te zasady były jak najbliżej e, prawodawstwo było najbliżej naszych za zasad, ale że być może jakby skupiamy się na tym wymiarze społecznym w szerszym rozumieniu, niż tylko wiecie, zamknięcie się w kruchcie. Ja być może nie interpretowuję, ale wydaje mi się, że istnieje takie ryzyko, zarówno u Del Sol, jak i u innych środowisk, czy w innych podejściach, że wiecie, jakby. Bardzo mocny radykalizm. Skoro już się zawalił ten świat, gdzie wszystko było według, prawo całe, całe państwo było rządzone według zasad chrześcijańskich, teraz musimy się, wiecie, zamknąć w kruchcie, zamknąć w kościele, zamknąć w domu, totalnie sprywatyzować. Jest jakiś taki efekt wahadła i tego bym się yy, obawiał, bo wydaje mi się, że po środku jeszcze jest mnóstwo przestrzeni, która chodzi właśnie w duchu encykliki społecznej społecznym panowania Chrystusa, moglibyśmy sobie zagospodarować. Okej. Okay. Czyli obaj jesteście sceptyczni co do tej podstawowej tezy, że. Posłannictwem współczesnych chrześcijan, katolików, bo ona głównie pisze z perspektywy katolickiej, nie jest już tworzenie właśnie kultury, cywilizacji, e, prawodawstwa, polityki i tak dalej. To jest jej teza, że jakby to już zostało przegrane. Nie? Ja y, jestem bardzo sceptyczny, nie tylko dlatego, że y, nie wiem, Marcin Kędzierski pisał na naszych łamach o końcu y, imaginarium, i mam wrażenie, że jest coś dziwnego, jeżeli się zgodzić z tym, jak Del Sol pisze o tym, że no właśnie ten demontaż trwa już tak długo, że nagle mówimy koniec. Jakby jeszcze w zeszłą środę było spoko, a dzisiaj... Nie, no koniec już. No, jakby chłopaki, ten, Że jakby, że mamy jakąś taką linię demarkacyjną, w którą mówimy sobie, że jest jakiś punkt, że nagle uświadamiamy sobie, że jest jakiś koniec, i od tego czasu powinniśmy zacząć robić coś innego niż robiliśmy. Moim zdaniem to jest jakieś takie nerwicowe. Chyba jest jakieś takie być może też pokoleniowe, bo to też jest u Tomasza Terlikowskiego bardzo mocno, nie? Że jest jakiś taki zachwyt. Jest jakieś takie zachłośnięcie się, a później jest jakiś taki moment rozczarowania, demistyfikacji, jakiejś takie zerwania kurtyny i mówienie. Teraz już koniec. Nie, a moim zdaniem. Jakbyśmy sobie, to czasem tak jest, że rozmawiamy o czymś i później sobie uświadamiamy, że tam był jakiś typo, co tam 50 lat temu napisało to samo, tylko w innym kontekście, ale właściwie, że cały czas mielimy to samo. Mam wrażenie, że od dziesięcioleci odbywamy trochę tę samą dyskusję i oczywiście to się posuwa coraz bardziej, no bo ja się zgadzam, że to jest, jest demontaż. I tu akurat u Tomasza Tarlikowskiego ten pierwszy Pierwsza część książki, gdzie on pisze o tym, gdzie kościół był, czy chrześcijaństwo było mocne. Ja się zgadzam, że było mocniejsze, ale dzisiaj jest słabsze. Ale znowu nie widzę tego momentu, w którym mówiliśmy, że coś jest, a teraz tego nie ma. Ja też patrząc na historię kościoła, wzloty i upadki, po pierwsze nie chciałbym, żebyśmy dokonywali jakichś takich nagłych ruchów. A po drugie nie chciałbym. Ja wpływać na to, że moje złe rozeznanie, bo to hasło rozeznania też jest bardzo ważne, na przykład u Tomasza Terenykowskiego, że moje złe rozeznanie sprawi, że ja pchnę, jeżeli już bym miał taką moc sprawczą, że pchnę właśnie Kościół w złą, w złą stronę i w stronę jakiejś takiej właśnie post-chrześcijańskiej współczesności, żeby odpowiadać na, na te współczesne okay. zjawiska. Y Zacząłem od końca, jeśli chodzi o cytat z Del Sol, ale to, co mnie w tej książce najbardziej przekonuje, to nie odpowiedź na pytanie, co działać, w sensie co robić, bo to zawsze jest kontrowersyjne, szczególnie jeśli autorka przedstawia ten, ten swój radykalizm, żebyśmy zrezygnowali z tworzenia cywilizacji, bo i tak nie mamy już na, ni na nią wpływu. Bardziej wartościowe w tej książce, moim zdaniem, jest, jest taka chyba pierwsza Mocna analogia z tego, jak zmieniają się cywilizacje, jak się kiedyś zmieniały. I autorka, z taką wiedzą wnikliwą, a jednocześnie napisaną bardzo lekko, tak eseistycznie, pokazuje analogię z tego, jak cywilizacja cesarstwa rzymskiego istniała i zmieniała się na korzyść chrześcijaństwa, które zaczynało być taką kulturotwórczą, cywilizacyjno-twórczą siłą w konkretnym etapie. Dziejów na początku IV wieku. I teraz ta analogia polega na tym, że dzieje się coś analogicznego, tylko niejako w drugą stronę. Nie? Te przykłady, które niejako definiują taką społeczną moralność schyłkowego cesarstwa tego pogańskiego, mówiące o tym, że właśnie nie było szacunku, na przykład nie było pojęcia godności dzieci. Dziecko było de facto przedmiotem często. Nie? Jeśli w rodzinach starożytnego Rzymu, jeśli rodziła się druga córka, to pater familiei, jakby ojciec rodziny, mógł zabić tą córkę, nie? bo była druga, już nie potrzebowało. Jakby było takie bardzo mocne uprzedmiotowienie dzieci. Nie? W ramach rozwoju historii cesarstwa upowszechniły się rozwody. Nie? Inaczej podchodzono do, do starszyzny. Nie? Jeśli chodzi o ten politeizm rzymski, podchodzono do niego bardzo mocno formalnie. To był obrzęd, a nie żywa religia. Jest mnóstwo takich, mnóstwo tego typu analogii na czele właśnie z tymi kwestiami dotyczącymi rodziny, które de facto teraz się odwracają. Bo co zrobiło chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo powiedziało godność osoby ludzkiej, tak, więc nie może, że aborcja nie jest możliwa. tak. Małżeństwo jest stałe, nie ma żadnych rozwodów. tak. Religia to nie jest tylko obrzędowość, ale żywa, ale żywa wiara. Więc te wszystkie analogie powodują, no i to jest właśnie ta tytułowa inwersja moralna, bo de facto cofamy się do, do tego poprzedniego, poprzedniego Stanu i okej, okay, nie ma tego punktu zero, nie ma jakiegoś apokalipsy, bo ta cywilizacja umierała w agonii przez jakiś czas, a teraz umiera w ciszy i po prostu Szandal del Sol stawia tezę, że de facto jesteśmy no, u progu tej nowej cywilizacji, która również będzie jakaś, po prostu nie będzie chrześcijańska, i teraz pytanie, jaki jest stosunek chrześcijan do tej nowej cywilizacji, która, która powstaje. Ta sama diagnoza, nie mówię to, co trzeba robić, bo to też jest de facto jeden cytat na, na końcu książki, ale sama ta diagnoza przynajmniej jest ciekawa intelektualnie. Nie? nie, to ja co do diagnozy nie mam problemu. Jakiś czas temu, teraz trochę to ucichło, ale pamiętam kilka lat temu popularna była metafora, że to o tym cały numer presji, o nowym średniowieczu, tak? że wkresamy w nowe średniowiecze, że to jest ten czas, gdzie no właśnie... Zarówno w polityce czy w gospodarce, tak jakby wracamy do tych wieków średnich, że teraz będzie nie wiem, zwiększona rola miast, że w gospodarce to wszystko będzie bardziej takie rozproszone. To pod kątem rzeczywiście duchowości i kultury, to bliżej mi do, do z tego, co wynika z, 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 choćby z tej tezy o inwersji, że raczej to jest jakiś powrót do, do starożytności, że to jest raczej. Jakieś takie właśnie nowa starożytność, szczególnie w tym wymiarze powrotu politeizmu, czy powrotu też powrotu, w sensie stworzenia jakby wykrystalizowania wykrystalizow się czegoś na kształt nowego pogaństwa. O czym też wielokrotnie w odcinkach mówiliśmy, tak? Postchrześcijański charakter religijny, ekologii i tak. Okej, okay, zgadzam się, tylko teraz tak. No, jeżeli wracamy do świata, który był charakterystyczny pod tym względem, że było tam do czynienia, mieliśmy do czynienia z większą, właśnie, jakby policentrycznością. No to jakby dlaczego my mielibyśmy, trochę wracam znowu do tej odpowiedzi pozytywnej, mhm. która jest jednocześnie negatywna, tak, czyli jakby cofnij się, zostaw ten wymiar społeczny, zostaw ten wymiar państwowy, to skoro jakby mamy do czynienia, jakby wracamy do po pola, gdzie jest więcej piąków, jest rywalizacja, to czemu mamy nie podjąć tej rywalizacji, okej, okay, jako już jeden z wielu, nie, ten, który jakby jednocześnie jest sędzią i graczem, jakby rozstawia, jakby usta ustawia zasady i sam jest, yy, yy, sam jest na szachownicy, no ale czemu mamy, yy, Czemu mam nie podjąć tej gry? Jakby czemu jest ten efekt wahadła? Czemu nagle jakby ty, ty Bartek powiedziałeś w kontekście książki Tomasza Terlikowskiego. Czemu na miejsce faktycznie czasami jakby zbyt łatwego tryumfalizmu, jakiegoś takiego poczucia, że wszystko jest okej, okay, jest elegancko. Czemu nagle mamy wchodzić w logikę nie no słuchajcie, nie ma powrotu do kościoła as usual. Teraz ja jakby musimy się wycofać. Nie? Ja mam poczucie, że to jest trochę w wielu tych głosach mam takie poczucie, że była bitwa i myśmy przegrali, i teraz mhm. trzeba zejść, zewrzeć szyki i wyjdziemy ponownie, żeby znowu A oni chcą wychodzić ponownie? Bo ja mam poczucie zarówno u Halika, no, okay, u No okay. dopowiadam trochę, dopowiadam... Każdy by chciał wyjść ponownie. Ja bym chciał wyjść Prze ponownie, Prze że oni nie chcą, oni Dobra, kurde, nie bo, ja trochę, mam, no. bo, nie, bo chodzi mi o to, że ja mam zupełnie inną chyba perspektywę. To znaczy, wracam o tym, że jeżeli e, Chantal Soul pisze o tym, że my musimy, by ustanawiać tego społecznego ładu. Trochę można powiedzieć, że jeżeli mówimy, że ten społeczny ład... To nie musimy, ład... my, nie, my nie możemy już. My już no nie, ja tu jednak czułem, że jakby nie, nie możemy, okej, okay, ale że nie musimy na zasadzie, że nie musimy się o to bić. To, to trochę brzmi jak zasygnować. ulga, w sensie rany, tyle czasu mi truli tyłek, że trzeba ustanawiać tak. te zasady, społeczeństwo. Wreszcie, jakby wiecie, ktoś przyszedł, wywalił mi te zabawki, nie muszę już tego robić, jest nagle ulga, nie? Tam jest ta metafora tej agonii, że jakby cierpieliśmy w reakcji katolickiej na nowoczesność od oświecenia, przez dwa wieki trwały konfulsje mhm. jakby i cierpienie, i krzyczeliśmy, albo krzyczeliśmy faszyzmem, który miał odnowić i cofnąć nowoczesność. Też tak z perspektywy w ogóle historii idei. Bardzo fajna, taka zdystansowana rekonstrukcja faszyzmu nienazistowskiego, tylko faszyzmu, który miał przez korporacjonizm i przez walkę z nowoczesnością, być jakąś reakcją na, nowocze na nowoczesność właśnie i, i też yy, katolicką reakcją. Ona się tego nie wstydzi. Tak, faszyzm co do swoich źródeł był również czy powoływał się na katolicyzm. Nie? Musimy w końcu zrobić coś z tym faszyzmem. Tak. Ale to, 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 jest, to jest dygresja. Chodzi o to, że zarówno reakcja jakakolwiek na przykład faszystowska na nowoczesność, czy z drugiej strony uległość wobec, wobec nowo nowoczesności, bo ona też te wszystkie modernizmy bardzo mocno krytykuje, że to jest Zarówno dostosowanie się, jak i walka jest bezsensowna. I to już dzisiaj widzimy. Nie? Te dwie, dwa sposoby ustosunkowania się do nowoczesności zawiodły. Nie? Już nie ma agonii, tylko jest ostatni ziew starca, który już nie cierpi, mhm. tylko umarł. I jakby Chantal de Sol cieszy się, że on umarł. Czyli nie? cywilizacja chrześcijańska jest z jej perspektywy żywym trupem, jest zombie. Tak, jest zombie. I musimy sobie to nazwać, bo wtedy. Cywilizacja umarła, okej, okay, ale dalej są chrześcijanie, bo będą chrześcijanie, tylko będziemy małą trzutką, która tam trochę jest no, jest, XVII, jest taki racyjny. Musimy się przegrupować. Ona nie, nie mówi, że nowa wojna i tak, bo na razie musimy uciec właśnie z tępej reakcji wobec i wstydu z tego, że jesteśmy katolikami. Nie? Przerwałem Ci, Bartek, przepraszam. Ja też Ci przepraszam. Tak. Sp 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 Spróbuję spr 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 powrócić do tej myśli, bo chodziło mi o to, że cały czas że ma się odbywać jakby poprzez e, państwo. Także, jakby mamy państwo, państwo jest, e, tworzy ten ład społeczny e, i przez państwo ten, ten, e, to chrześcijaństwo przesiąka po to, żeby stanowić tą, e, tą, e, tą wspólnotę. Tak? I mam wrażenie, że jednak teraz mówimy, jeżeli mieliśmy takie złote czasy, że to było możliwe, a teraz mówimy o tym, że przegraliśmy. Może będziemy walczyć o to jeszcze, jeszcze raz, ale w sumie to nie musimy się tego robić. Tylko, że wydaje mi się, że jeżeli wrócić jakby tak ewangelicznie nie? Do, tego, do tego, że jak Jezus przychodził, to mówił, że to jest trochę wtórne, nie? że jakby cesarz jest cesarzem, zaczynamy od czegoś bardziej Pierwotnego, jakby tam nie było tego przełożenia, trochę mam wrażenie na zasadzie, że jeżeli to chrześcijaństwo będzie jakby u podstaw tak silne, to no tak czy inaczej przesiąknie tak. samo. Nie, samym nie samym. musimy tego upolityczniać. Więc w tym sensie mam wrażenie, że to całe, że niby ci ludzie to rozumieją, ale z drugiej strony tak bardzo ich jakby ta właśnie ta agonia, to, że musimy się cofnąć, tak bardzo ich boli, że muszą ogłosić wielkie, mm. wielkie wielką przegraną i właśnie przegrupowanie się. I mam wrażenie, że to bardzo jest takie mocno mimo wszystko polityczne, że cały okay. czas jesteśmy na, na poziomie niby teologicznym, ale w rzeczywistości jesteśmy bardzo to chrześcijaństwo upolityczniami i z, te, i z tego moim zdaniem Bierze się później ta, te dziwne, bieżące reakcje, które przypominają mi bardziej taktyki wojenne niż, hmm. niż realne. To byłby fajny zarzut wobec del Sol, gdyby ona sama tego nie krytykowała. Nie? Hmm. Ona sama podkreśla, że no właśnie upolitycznienie i taka obrzędowość katolicyzmu, podkreślanie tego, że to jest właśnie na pokaz, że to jest właśnie pokaz siły, to, to jest właśnie taki katolicyzm, który znamy z XIX wieku. Nie? Taki, który jeśli chodzi o obrzęd, jeśli chodzi o ceremoniał, dalej i obyczaj było to jakoś cały czas obecne w Europie, natomiast pod, tą, pod tym płaszczykiem nie szła żywa, żywa wiara. Nie? I ona mówi, jak to się ma dzisiaj do polityki? No, ma się to tak, że trochę absurdalne jest. Na przykład argumentowanie sprawa naturalnego i mówieniu o godności osoby ludzkiej bez tego kontekstu religijnego, no bo godność polega po prostu na podobieństwie do, do Boga, tak? człowieka i my już y, na przykład y, spierając się o aborcję już w tym pierwszym kroku robimy błąd. Bo te osoby z drugiej strony, które są dzisiaj zwolennikami aborcji, mają w nosie zarówno prawo naturalne, bo nie ma czegoś takiego jak prawo naturalne, ich zdaniem, jak już w ogóle nie ma tej, tej opcji związanej z no właśnie godnością osoby ludzkiej jako pochodzącej od, od Boga. I ona mówi, nie ma wtedy dyskusji, nie? bo żeby ludzie powszechnie przestali być zwolennikami aborcji, muszą uwierzyć w to, że na ponownie, że człowiek jest godny, jest godność osoby ludzkiej po to, bo pochodzi od Boga. I jeśli tego kroku nie zrobimy wstecz, to dalej przeważać będą aborcjoniści. Ona podkreśla, że ta reakcja taka katolicka z jednej strony nawet krytykuje tak, że tam na przykład Jana Pawła II, nie? który mówił, że trzeba argumentować z prawa naturalnego. Mm. I tak. On mówi, że to jest bez sensu. Nikt ale, nie wierzę w prawa widzisz, Ale znowu to jest taktyka pod tytułem To nie ma sensu, więc szukajmy. Ten. Tylko pytanie brzmi, czy my chcemy być skuteczni, czy my chcemy być prawdziwi w tym sensie, czy to jest etyka przekonań, czy etyka odpowiedzialności. Mam wrażenie, że jeżeli, to, że w kościele nie ma tak, że. My możemy sobie jednak stawiać na taktykę, tym bardziej, że moim zdaniem ta taktyka i tak będzie nieskuteczna. Ty no to ono tak, to mówi. Właśnie I o to, tak to mówi. pożarty. Wobec, no tylko, że jaka jest alternatywa? Moim zdaniem jest taka, że jeżeli uważasz, że prawo naturalne istnieje, to masz obowiązek o tym mówić. Po prostu, bo to, jest, bo to jest dla ciebie fundament, i z tego wywodzisz wszystkie inne konsekwencje. No jeżeli nie, no to, to moim zdaniem ty, ty siebie bardziej podkopujesz, niż sprawiasz, że ludzie, którzy są proaborcyjni, zmienią nagle e, poglądy. W ogóle z tego, co ty przedstawiłeś, to wychodzi na to, że ten koniec świata chrześcijańskiego to jest jakby koniec skutecznej apologetyki. W sensie, że my już nie mamy języka. Tak. Trochę jak Marcin pisał w tekście no tak, o końcu Imaginarium, tak, tak. tak? Że jakby oni znowu nas nie rozumieją. Że z... Pisaliśmy też o tym w numerze startującym, presyjnym nową hadecję, tak? Że jakby znowu wracamy na Areopag, znowu jest święty Paweł, który wskazuje na nieznanego Boga, który jest Bogiem katolickim, bo dzisiejszy świat jakby nie kuma nie rozumie, używa innych kategorii. Tylko to jest trochę. To, jest, I, sorry, tak? to, to jeszcze nawet gorzej jest zdaniem szantal no. to nie jest tak, że my wchodzimy na jakikolwiek Aropak, bo jeśli tam wchodzimy, to nie jest tak, jak święty Paweł wtedy spotkał się z śmiechem, irytacją, mm -hmm. gniewem tych, tych filozofów na Aropagu, tylko my się spotykamy z obojętnością, tak? bo my jesteśmy jak, jak przybysze z innej planety, mówimy kategoriami, których w ogóle ten świat nie rozumie. Nie no, ale rozumiem. Więc rozumiem, jeszcze gorzej. No no nie zdaniem. no, zakładam, że oni też się jakby nie rozumieli w dużej mierze. Ale tam jest taki fragment, że się śmieją się z niego, a potem irytują i go wyrzucają. Aha. Nie ma ani, ani śmiechu, ani irytacji, bo jest tylko obojętność. A, okay, dobra. No, ale moim zdaniem jest duża różnica między nie rozumieć, a nie przyjmować. Jakby, bo rozumienie zakłada, że... Nie, nie jesteśmy w stanie pojąć znaczenia. A moim zdaniem, jakby to przy w kwestii prawa naturalnego, to nie jest kwestia nierozumienia, co to znaczy, tylko zakładanie, że to Przyjęcie. jest coś, co właśnie, że nie przyjmuje tego. No. Tak? no i w tym wypadku, na tej płaszczyźnie, bym powiedział, że to jest ta różnica, bo faktycznie możemy powiedzieć, że na, na areopagu oni nie rozumieli. Tak? że nie, nie wiedzieli, co za tym, co za tym e, idzie, w tym wypadku raczej my jesteśmy wyrzucani z, w ramach ty, właściwie w ramach trochę heretyków, nie? że jakby jesteśmy heretyki, heretykami nowoczesności e, trochę na takiej zasadzie. Natomiast przeskakując trochę, e, no wydaje mi się, że jeżeli ona mówi też o nowoczesności, no to jeżeli pójdziemy w stronę tego, że jesteśmy postnowoczesności, no to nie da się odpowiedzieć jakby trochę jednym systemem. Nie? Że jakby nowoczesność była bardziej spójna. Postnowoczesność po ponowoczesność jest czymś płynnym. Nie można do końca odpowiedzieć na coś, co jest, co jest płynne. Trochę w tej chwili nie mam jakby kategorii pojęciowych, żeby trochę to opisać, więc bardziej to jest coś w ramach metafory, ale mam wrażenie, że tu chyba jest bezradność dzisiaj może chrześcijaństwa, to znaczy, że my trochę nie potrafimy, wiecie, że to jest jak sałatka z dmuchawców, nie? Że, jakby, że nie potrafimy uchwycić materii tej, po nowoczesności i z tego powodu czujesz się bezbronny okay. i nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie znów stworzyć jakiegoś magisterium, tak, które by odpowiadało na to. To ja jeszcze wracam do tej metafory nowe, tej nowej starożytności, bo moim zdaniem ona jest uwalniająca dla nas, bo to oznacza, że nie tak jak w niektórych wizjach kościelnych, wiecie, jest jeden wielki wróg. Znaczy wiadomo, że za tymi wszystkimi różnymi wrogami stoi szatan, który sobie głupi głębę rozwali ostatecznie. Znaczy nie może rozwalić, bo jest duchem, nie ma oba. Ale wiecie, co mi chodzi, że nie ma jednego... Zmierzony. 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 Nie ma już zmierżdżony. Zostań zmierżdżony. Nie mają zmierzony. Już tak. Dobra, kurde, sam się, sam się wtrąciłem w pułapkę. W nowym średniowieczu jest tak, że nie ma jednego wielkiego wroga, wiecie, nie wiem, że jest jakiś tajny spisek rządu światowego, który od początku zakłada, od 300 lat od rewolucji francuskiej następuje metodyczne niszczenie kościoła. Tylko że w związku z tym, że mamy do czynienia, wydaje mi się, że postaram się inaczej opowiedzieć to, co ty powiedziałeś. Jak nie o to chodziło, to powiedz, że nie o to chodziło. Że skoro sam się zastanawiam. Ta postnowoczesność, właśnie ta mgławicowość tej sytuacji no oznacza właśnie tą dzisiejszą wielość, wiesz, powrót nowego pogaństwa. To, że mamy do czynienia z duchowością do it yourself, że to jest mm -hmm. takie bardzo patchworkowe. Że my jesteśmy, wiecie, trochę jakby na wolnym rynku idei, czy na wolnym rynku duchowości. Że jesteśmy... gra się rozpoczyna, a nie skończyła. Tak, gra się nie skończyła. Jakby trochę się zmieniły zasady. No, jak mówię, przestaliśmy być jednocześnie graczem i tym, który trzyma bank w monopoli. tylko jakby jest bardziej to wszystko rozproszone. No, ale dobra, no to wchodzimy na jakby... Okej, okay, robimy jakiś krok do tyłu. Potencjalnie trochę dokonujemy jakiś roszad. Zastanawiamy się nad taktyką, choćby apologetyczną, ale wchodzimy na boisko bez żadnych, wiecie, jakby kompleksów. Nic się nie stało. No dobra, tu się jakby... Trochę wykorbiło, być może się wykorbiło, bo się musiało wykorbić, bo taki był plan Boży w Opatrzności Bożej, która kieruje historią, ale wracamy na boisko, elegancko, wyprane ciuszki. Tak, tak. tak. Ja myślę, że jakby Santal dopisała z dwa rozdziały, to być może wróciłaby do, do Byłyby tego. Byłyby nowe że, korki? Że, że zaczyna się nowa gra, bo ona tam powraca, wiecie, do takiego starego motywu, często którego się trzymamy, że skoro Kościół powstawał w takich ani okolicznościach, no właśnie, w świecie pogańskim, no to skoro mamy neopogaństwo, to no też będziemy mieli neokościół, który zacznie tak. grać i, i, w końcu, i w końcu wygra. Natomiast porządkując, bo, bo to chyba ważne, żeby jeszcze wspomnieć o tym drugim pojęciu inwersji tej ontologicznej, bo, bo powiedziałeś o tym neopogaństwie, Czym się różni, zdaniem Del Sol, nowoczesność od właśnie tej płynnej ponowoczesności? Że nowoczesność wraz z rewolucją francuską była takim projektem, który miał upowszechnić ateizm, który miał być w zamian, zamiast Boga, miał być rozum. I to miało być powszechne. I Chantal Del Sol powiedziała, że ten projekt cywilizacyjny się nie powiódł, bo, nie jest, bo ateizm jest z definicji elitarystyczny. W naturze ludzkiej, mówi Chantal Del Sol, jest to, że człowiek jest religijny, ale co ciekawe, nie jest monoteistyczny. To znaczy, że takim defaultowym ustawieniem człowieka, antropologicznie, jest to, że no, jesteśmy teistami, właśnie nie jesteśmy monoteistami, tylko politeistami. To znaczy. Jeśli chodzi o religię naturalną, no to było tak, że wiadomo, Bóg słońce, Bóg Ziemia, Bóg gaja, bóg powietrze i tak dalej. Że do tego wracamy, bo monoteizm jest de facto bardziej taki kunsztowny. Do monoteizmu się dochodzi w historii rozwoju religijności? Nie? Że monoteizm jest chwiejny, że jest tymczasowy, jest jakimś szczytem cywilizacyjnym, bo do tego trzeba dojść, jakoś rozumowo nie? oddzielić, nie wiem, ziemię od, od jakiegoś. No, jakby patrzeć na to rozumowo, to naprawdę chrześcijaństwo jest trudne, teologicznie. Nie jakby. Trójca święta, Bóg transcendentny. Dzieje no, się rzeczy. No. Jakby, to jest jakby kosmos. Sobie Kto to jest synem kogo, można powiedzieć. Trudno sobie Trójce to świętej. wyobrazić. No, tak. Który kurwa, jest synem kogo? A dzisiejsze na przykład ten y, politeizm, i to, to już do tej inwersji ontologiczne, jak na to nazwać, czy takiej filozoficznej, nastawienia do świata, no pochodzi, trochę wracamy do punktu, do punktu wyjścia, nie? Znowu mamy skrajny indywidualizm, niewspólnotowość, każdy można powiedzieć jest trochę swoim Bogiem, bo wybiera i, i sam się definiuje. Z drugiej strony mamy tą ekologię, czyli no właśnie próba takiego kosmicznego w Wpisania się w naturę, że ja jestem częścią tego świata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy i mam prawo być tutaj, trochę jak w Dezyderacie. Nie? W sensie jest taki mm, kosmopolityzm, yy, wpisanie się w kosmos i... Yy... Kosmopoliteizm. Kosmopolity... Ona chyba nadużywa tego. Nie, tak. tego... gdzieś kosmopolityzm, więc musiałem poprawić. Tak, dziękuję. I jest jakby ubóstwienie całej rzeczywistości bez podziału na transcendencję, mm -hmm. na immanencję, na jednoosobowego Boga. I to jest ciekawa jakaś taka teza, bo, bo za tą inwersją, właśnie taką moralną, moralności idzie coś głębszego. Nie? Jakieś takie podstawowe nastawienie do świata. Chciałem uzupełnić Del Sol, bo jest dużo już odcinka minęło, i zwrócić się do, do waszych. Książek. Ja czytałem Halika. Może zaczniemy od Halika. Tak, no, Hali ja zupełnie Del Sol. To wszystko na jakimś poziomie. Jakbyś. Y y y <laughs> jak y Dlaczego popołudnie chrześcijaństwa jest inną książką niż Del Sol? Bo, bo rozumiem, że tutaj jest śmierć, agonia, a to dopiero popołudnie, więc jeszcze jest życie. No to jest jakby. To jest ksiądz Halik. Ksiądz, ksiądz Halik nawet jeżeli nosi garnitury zamiast koloratki. Czego mu nie mogę wybaczyć cały czas. Natomiast to jest trochę tak, że na poziomie diagnozy też jest jakby takie poczucie pewnego wyczerpania i schyłkowości. On jakby, mówiąc o tej metaforze, o co chodzi z popołudniem chrześcijaństwa. Jeżeli patrzeć na, na historię dotychczasowego chrześcijaństwa jako historię jakby jednego dnia, no to ten etap Christianitas, średniowiecznego, o którym mówiliśmy, no to jest jakby etap takiego południa życia, czyli mniej więcej do 30 roku życia, jakby patrząc z perspektywy też. Życia człowieka. To jest ten moment, kiedy jakby doktryna się budowała. To był ten moment, gdzie instytucjonalnie Kościół rosnął, ustabilizował się, osadził i doszedł do takiego momentu apatycznego w okolicach właśnie, powiedzmy, 35. roku życia, czy właśnie tego południa życia, że pojawia się właśnie, wprost zresztą Haliko o tym pisze, wiecie, jak u ojców Kościoła, w Ewa Spontu z pontu jest południe, pojawia się ten duch południa pewne znużenie, gdzie my zaczynamy kwestionować to miejsce, w którym jesteśmy, zaczynamy kwestionować swoje powołanie w tym rozumieniu, nie wiem, doktrynę Kościoła, pewne instytucjonalne rozwiązania. I to jest taki moment, gdzie możemy pójść w dwie strony. Jak mówił klasyk, albo Bóg, albo wódka. Ma pan dwa wyjścia, Agniesz, albo wódka, albo Bóg. W tym przypadku to jest, albo możemy pójść właśnie w takie złe starzenie się, czyli zgorzknienie, albo jakaś taka chęć powrotu do, do czasów młodości, że to będzie jakby przeciwskuteczne i, i finalnie jakby walniemy w ścianę nic z tego nie będzie. Albo, że możemy właśnie to tytułowe popołudnie chrześcijaństwa przeżyć bardzo dojrzale i że to jest jakiś taki moment, wiecie, wejścia głębokiego w siebie i że to jest taki moment, kiedy właśnie powinniśmy mocniej duchowo przemyśleć te wszystkie rzeczy, które dotychczas robiliśmy i oddzielić ziarno od plew. To, co było tam niewłaściwe, co było przeszarżowaniem, co było na przykład triumf triumfalizmem To jest to, co łączy moim zdaniem del Sol i Halika że oni z innych powodów y, trochę cieszą się z tego, że się skończył ten etap chrystianicjazm, cieszą się, że skończył się ten świat chrześcijański. Dlaczego się y, cieszy Halik? Y, to on jakby stosuje takie y, rozróżnienie, y, to może y, przeczytam. Uno, musielibyście przeczytać, drodzy słuchacze, mi wszystko całość, bo ten cytat może się wydawać trochę taki enigmatyczny, bo to jest zdecydowanie mocniej jak czytałem Sol, to miałem wrażenie, że to jest takie bardziej mi wszystko socjologiczne, mm -hmm. to jest mocniej taki język teologiczny zdecydowanie. Y, Cytacik. To książka o wierze jako drodze poszukiwania Boga w zmieniającym się świecie, o wierze przeżywanej, o akcie wiary, raczej o tym jak wierzymy niż o tym w co wierzymy, o przedmiocie wiary. Przez wiarę rozumiem postawę życiową, orientację, sposób w jaki istniejemy na tym świecie, jak go rozumiemy, a nie po prostu przekonania religijne i poglądy. Bardziej interesuje mnie faith niż beliefs. I ja mam poczucie, że z tej perspektywy, o której mówiliśmy też dotychczas, że Halik mówi coś takiego. Okej, okay. jesteśmy w świecie, w którym religia rozumiana jako instytucjonalny system właśnie wierzeń, ona trochę schodzi, jakby ze sceny, kościół jest coraz słabszy, ale w sumie ludzie, i tu mam moim zdaniem co do zasady rację, no skoro człowiek jest kapak zdej i tak będzie chciał tej duchowości, no to właśnie religię zastępuje duchowość i teraz możemy w nieoczywisty sposób szukać sojuszników, bo poza kościołem instytucjonalnym są jeszcze wierzący, niewierzący. Czyli oni tak naprawdę wierzą, to jest właśnie to, jak wierzymy, i że wewnątrz kościoła są niewierzący wierzący. Bo oni tylko jakby obrzędowo, tak jak mówiłeś, że w XIX wieku to był taki etap w historii kościoła, że przychodziłeś po to, żeby potwierdzić pewien społeczny status, przychodziłeś do kościoła, że to była taka sztuczna trochę obrzędowość, i że bardzo dobrze, że to się kończy. Ja tak interpretuję książkę Halika. Bo to jest, wiecie, taki etap, że teraz możemy wyjść dalej, możemy, że to jest moment, w którym będziemy lepszymi chrześcijanami, że będziemy wierzyć pełniej, autentyczniej i że znajdziemy sobie sojuszników teoretycznie poza kościołem instytucjonalnym, bo tam są ci, którzy, którzy poszukują. Ja trochę odbieram tego halika, już kończę, wiecie, że to jest jakaś taka próba skakowania systemu, jakieś takie dziwne wyjście awaryjne, udawanie, okej, okay, dobra, tu dostaliśmy trochę w mordę. Ale generalnie trochę jakby przypudrujemy, przesuniemy się i wyjdzie w sumie na to, że elegancko wszystko jest dobrze, dobrze pozdrawiamy. Pozdrawiam chłopaków w legnicy, wszystko fajnie. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą legnicę. Dobrych chłopaków, i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Złośliwy, to bym powiedział, że to jest takie wygodne. Przejście na takie wygodne pozycje. Już nie będę mówił o piaskownicy, że. Mówią ci, że jakby już ty nie będziesz lepił tego pia... zamku z piasku, ale idź tam w kąt i pomyśl, jakbyś super ulepił, jakbyśmy byśmy ci pozwolili. Nie? Jakby... Chodzi mi o to, że ucieczka... Traumatycznym ucieczka od odpowiedzialności na takiej zasadzie, że... Ja Przypomniała mi anegdota z ciocią, która cię pocała w usta. Taki... To było chore. Teraz chory. ludzie będą myśleć, że mnie ciocia pocałowała w usta. No. Sorry, no. to obietnia, nie mogę się powstrzymać. Te twoje takie zi, ale to, to nie jest normalne, to nie to jest? było porównanie, to nie była anegdota. To było porównanie. Nie było. Wracamy do bazy. Dobrze, przepraszam. Chodzi mi po o to, że to jest takie. Wreszcie nie będziemy musieli brać odpowiedzialności, bo i tak nas nie chcą. To wtedy to teraz my sobie pójdziemy tam i pomyślimy sobie, jakimi, dobrymi chrześcijanami, bo nie byliśmy dobrymi chrześcijanami, ale teraz sobie przemyślimy i będziemy teraz prawdziwymi chrześcijanami, bo jest nas mało. Będziemy w eitarnym gronie, będziemy myśleć o poważnych teologicznych rzeczach, tak, żeby ludzie byli e, lepsi. Bo to Tomasz Terlikowski też na, na, Bo to wydaje mi się, że to się. Wszystko Kościoła się łączy. łączy. Na końcu pisze o Kościele. Nie, nie wierzę w to, że możliwy jest po tej stronie życia Kościół doskonały, bo nie wierzę w żadne doskonałe ludzkie instytucje, ale chciałbym, żeby był on odrobinę lepszy, odrobinę bardziej ludzki i co za tym idzie, bardziej boży. Odrobinę bardziej ludzki i co za tym idzie, bardziej boży, tak? Odrobinę bardziej ludzki i właśnie tak to odczytuję. To znaczy, że my będziemy tymi bardziej ludzkimi chrześcijanami, czyli bardziej takimi odpowiadającymi na. No, zacznijmy żyć w prawdzie, bo te instytucje, które tworzyliśmy, one sprawiały, że nie mogliśmy być prawdziwi, no bo instytucje mają to do siebie, że musieliśmy, prawda, uprawiać jakieś polityki, brać odpowiedzialność, gdzieś, no to nas krępowało, nie? Więc mm. mam wrażenie, że to jest jakaś taka trochę ulga wreszcie, no tak, no że będziemy nie? mogli być tacy, tacy znowu znowu fajni, nie? Że znowu tak, będziemy takimi, takimi, dodawać fajnego kolorytu, o to jest ten fajny ksiądz, który tam, no nic. Nic nie znaczy za bardzo, ale tam bierze dzieci na wycieczkę ogólnie i. No właśnie, no się w do, do ten, tego nie? chciałem nawiązać. Jedno pytanie do księdza Halika: po co wobec tego być członkami kościoła? Nie? Skoro przekonania Dla religijne. Indywidualnego zbawienia. Okej, okay, dobra, to jest jakiś rodzaj. rodzaj... Nie, no to jest ważne. To jest ważne. Nie, to jest tylko... fundamentalne. Tylko jak dostanie. dotrzeć do zbawienia, jeśli Twoja wiara ma być beztreściowa, nie? Nie, moim zdaniem to jest taka wiara liberalna w tym sensie, że nie musi oddziaływać na świat zewnętrzny, bo już nikt nie chce, żeby oddziaływała i ty nie musisz nawet tego robić, możesz się zająć sobą i swoimi kolegami, którzy też będą cię w tym wspierać, więc to jest takie bardzo zindywidualizowane i no w tym sensie, jeżeli mówimy o uldze, że nie musisz czegoś robić, i że już Chantal de Sol to było wyżej, no to to masz bardziej na operacyjnym takim poziomie. No, to, to Spokojnie, znaczy... natomiast nie Uchalika, bo Uchalika, jakby podstawowym postulatem, jest ekumenizm na sterydach. Nie? To znaczy, chrześcijaństwo ma tą misję, że ma właśnie budować mosty z różnymi. Nie tylko właśnie teistami, ale na przykład budować no tak, mosty na poziomie no religijnych czy ducho, otwartych na jakąś duchowość ateistów. No ale zauważ, że to jest, to jest możliwe w momencie, w którym rezygnujesz, no bo jeżeli jesteś. Kulturowym hegemonem to zawsze pojawia ci się przemoc. Kogoś nawracasz, coś narzucasz. Jeżeli chcesz być ekumenicznie otwarty, no to jesteś takim gościem pod tytułem: hej, zróbmy razem coś, razem zróbmy, I, bo my jesteśmy fajni. więc to zaatakuję jednocześnie Halika i jego obronę. Najpierw może do broni, bo to obrony. Myślałem, że zaatakujesz jednocześnie Halika i mnie. Nie, A ja nie. Ja tu jestem. Bo to jest tak, że pod koniec książki Halek jednak wprost zwraca uwagę, że nawet ten jego mód y, mocny, który on ma, y, ekumeniczny i drive, on nie może się skończyć ani poszukiwaniem, jak on to określa, są bardzo zgrabnie i fajnie, ani nie może się skończyć religią Esperanto, tak? czyli jakby stworzymy coś synkretycznie, ani właśnie synkretyzmem. Uczyłem tak? się chwilę Esperanto. Co? <laughs> było tak, tak. Chociaż Przez się raz życiu... chwilę było tak, że Esperanto chyba to będzie taki język europejski w ogóle, nie? Było tak, takie momenty. Taki... Wiecie, że to Polak to wymyślił. Ja Być rasu... może on nie uczył właśnie, bo... Tak, Ludwik Zamanhop. To długo musiał żyć, bo on chyba umarł do mnie. Dobra. Tak. Y... Pisałem, że ja się chciałem, że Jeden nauczyciel akurat na niego. Ja się węgierskiego chciałem uczyć raz, ale później mi przeszło, bo jak wyglądałem film. Ale ja nie pójdzie by Co? To jest taki depresyjny język tam. Nie, mi się Starzy podoba, że on jest takim mega twardym. Miałem poczucie, że tam, że węgierski. Jest męski nie, 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 nie. Że węgierski jest trochę jak łacina, że to jest taki język do wypowiadania tylko o poważnych rzeczy. A w sensie, że będziesz. No mówił właśnie, mi się wydaje, że jest prześmieszny, prześmieszny ten język. Dobra, kurde. Bo wydaje nie. mi się, że jakbyś ważył tak 150 kilo, miał 2 metry, to. Ja, mam to ja, bym, tylko, ja bym tylko, tylko paprykę. Paprykaż, Dobra. Co to? Jakiś czeski węgierski? Nie mam co to było. Yes. Więc tu chciałem obronić, pozor, chciałem obronić Halika, że on to nie, nie ma tam żadnego pragnienia, totalnego rozmazania treści, ale z drugiej strony rzeczywiście ten drive, taki, jakiś taki dziwny drive ekonomiczny, którego nie rozumiem, tam też występuje, bo był taki fragment, gdzie on wprost stwierdził, że według niego jedną z, jeśli nie najważniejsze, to jedną z najważniejszych encyklik w ostatnich latach, a już na pewno najważniejszą encykliką e, papieża Franciszka jest Tutti Frutti. W Fratelli Tutti e, właśnie został wypowiedziane fratelli Tutti, tutti. został wypowiedziane właśnie najważniejsze słowo Kościoła w ostatnich latach, że zostanie zawiązana jakaś właśnie taka ponadreligijny, religi, ponad sojusz dobrych ludzi, e, którzy teraz sobie jakby ułożą, ułożą świat i będzie wszystko działało dobrze. Mamą. Ale jeszcze wracając do tego pierwszego wątku, że on jakby nie jest beztreściowy, u niego mam poczucie i to jest jeden z fragmentów pierwszego, bo drugiego rozdziału, gdzie on bardzo mocno podkreśla wymiar apofatyczny teolo teologii apofatycznej. Znaczy, że podkreśla teologię apofatyczną, podkreśla, że Bóg jest tajemnicą, że działa w tajemnicy. W związku z tym być może działa także poza widzialnym kościołem instytucjonalnym, że to jest ten powód, dla którego my powinniśmy zawiązywać quasi taktyczne sojusze z tymi, którzy prawdziwie poszukują Boga, bo być może rzeczywiście jest tak, że w ich sercach jakby, jakby znaczy, no, jakby jest tam głos Boga, dlatego że jesteśmy Kapak Dei, tak, jako wszyscy ludzie. W związku z tym tam też Bóg może działać. Więc jakby u niego mam wrażenie, że to nie jest jakby. Tak straszne na, na wejście no tknięcie, pytanie no. o, o sensowność i skuteczność tego podejścia dalej. To już zostałem wam. No, Bo ja no, mam odpowiedź. Jeśli zgadzamy się na to, że kościoły się desakralizują, a świat ulega sakralizacji, to rekomendacją na taką diagnozę nie jest jakby modlenie się w lesie, tylko uczynienie, żeby ten kościół na nowo stał się przestrzenią świętą. Wydaje mi się, że to, u Halika, jak czytałem tą, tą książkę parę miesięcy temu, i bardzo niedawno czytałem Chantal del Sol, to miałem takie wrażenie, że Halik zalicza się do tych osób, które budują swoją teologię na wielkim wstydzie po właśnie chrześcijaństwie. To jest teologia wstydu, pedagogika wstydu. Oni się wstydzą tej byłej hegemonii, całej tej moralności na przykład, która dzisiaj bardzo mocno piętnuje skandale seksualne w Kościele i bardzo dobrze, że to piętnuje, ale wstydzą się całego tego dziedzictwa i sprowadzają to de facto do właśnie przemocowej instytucji, która w sposób agresywny, imperialny no właśnie panowała nad światem. Nie? Wobec tego trzeba z tego zrezygnować i Wyjść do świata z otwartymi rękami. Moim zdaniem jest odwrotnie. To znaczy, że trzeba ten Kościół uczynić z tymi, z tymi właśnie przekonaniami, z tą doktryną, z tą tradycją, uczynić go na nowo przestrzenią sakralną. Nie? Wydaje mi się, że to jest opozycja, bo Ty zauważyłeś jakąś tam analogię. Moim zdaniem, Der Sol i, i Halik to, to są wobec siebie, wobec siebie duże, duże zwarcie. Jak W tym pojedynku Terlikowski i Tomasz jest po której stronie. Wiecie co, no ta książka przede wszystkim jest bardzo polska, w tym sensie, że opowiadam Gdy mocno jest zarzut, o Polsce czy, czy nie, to jest zaleta. Nie, w sensie, że jest bardziej też socjologiczna, bym powiedział. Oczywiście okay. tam są wątki teologiczne, ale jednak, jednak jest taki pejzaż polskiego społeczeństwa, polskiego kościoła, tego jak polski Kościół wpływa na, na postawy społeczne czy na kwestie, na kwestie wiary. Natomiast jeszcze chciałem zamknąć to, o czym wyście rozmawiali, to znaczy, mam poczucie trochę, że łatwo jest być w obozie zwycięzców. To znaczy, łatwo jest być, trochę w kontekście Tomasza Tedlikowskiego, nie chcę się jakoś wyzłośliwiać, to sam wobec siebie i własnych zdań, które wypowiadał kiedyś, a teraz i chyba też, jak wiecie, jest. Jeżeli sam pisze, że jest turbolarycyzacja, no to on też przeszedł trochę turbodrogę poniekąd od człowieka bardzo, byśmy powiedzieli, konserwatywnego, bo po jednak jakiegoś kościelnego liberała. No tak czy inaczej, mam wrażenie, że właśnie łatwo jest być człowiekiem, człowiekiem reprezentującym Kościół czy po stronie Kościoła, czy broniącego instytucji Kościoła, kiedy ten Kościół był jakby w szczycie. Mm. Nie? A też mam wrażenie, że no akurat rocznik Tomasza Tarlikowskiego i tych ludzi, z, gdzieś tam po, po, po 40 dzisiaj, że oni byli beneficjentami tego piku polskiego kościoła, akurat nie? i dzisiaj to jest trochę taki kac pod tytułem, że byliśmy na haju trochę kościelnym, a teraz jesteśmy na zjeździe trochę, jak wiecie braliśmy białe, białe proszki, a teraz nagle przyszło za to zapłacić, nie? E, już hamuje. Trochę... już hamuje, Z Już hamuje, już hamuje. Posyp tę kremówkę, Janek. E, tak. E, trochę się zagolopowałem może. W każdym no, razie... w końcu zaczynasz mówić prawdę. Ale jest, 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 jest kat, tak? Jest Kac, potem i dzisiaj trochę łatwo jest przejść na drugą stronę i powiedzieć: O, no, oczywiście, no, prawda, jest temat, a lustracja w kościele, mówiliśmy wcześniej, a skandale pedofilskie, już wcześniej mówiliśmy mhm. tutaj, no, ale Kościół nie zareagował, no to my tu musimy jeszcze mocniej uderzyć. Jasne, ale to są znowu, to jest ta, ta kwestia polityczna. A ja nie chciałbym, nie chciałbym wchodzić na ten wątek polityczny. Jeden cytat, który mi się, który jest jakiś challenge'ujący nas. E, mogę wam przeczytać, bo to no jest... No dawa, jak już wciągnąłem kreskę, to próbujemy Spróbujmy jakoś odpowiedzieć na to na poważnie, e, żeby no, nie było, że spróbujmy. Tylko, tylko się... E, Moimi ustami wysłuchujemy. Katolik, niezależnie od tego, jak bardzo byłby tradycyjny, przekonany o własnym zakorzenieniu w przeszłości, nawet tej najpiękniejszej, jest i pozostanie człowiekiem współczesnym. Jest i pozostanie dzieckiem postnowoczesności. To znaczy bardziej turystą czy włóczęgą niż pielgrzymem, bardziej konsumentem niż obywatelem, o, wiernym kości o wiernych Kościołach nie wspominając. A w kwestiach seksualności bardziej dzieckiem Zygmunta Freuda niż na przykład doktora anielskiej czystości, jakim był święty Tomasz Zakwino. Jeśli mamy przezwyciężyć proces sekularyzacji także wewnątrz rodziny, to jedyną drogą jest przyjęcie do wiadomości naszej własnej społecznej tożsamości. To, jak rozumiem, jest trochę podsumowanie tych wszystkich tez, które Tomasz Terlikowski e, zawiera. To znaczy, jak ja to odczytuję, niemożliwości zawrócenia kijem Wisły. To znaczy, że nie jesteśmy już w stanie, właśnie trochę w duchu Del sol chyba, powrócić do czegoś, czego już nie pamiętamy, bo nasza kultura też już tego nie przekazywała. To znaczy, że my w jakiejś takiej katolickiej rekonstrukcji, tak, tradycjonalistów, że my właśnie jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, że my mamy jakiś powidok tego, jak kiedyś ukonstytuowany był świat. Jakby tkwimy w jakiejś takiej fałszywej świadomości, tymczasem jesteśmy już tak bardzo zakorzenieni w tej postnowoczesności, że musimy to po prostu zrozumieć, że to już nie jest. Że właśnie nie w żaden sposób nie konstytuuje nas katolicyzm czy chrześcijaństwo nas tu siedzących, że, my tylko, że nam się tak tylko wydaje, i wobec czego musimy stanąć w tej prawdzie, w tej aut autentyczności i zaakceptować to, że my sami nie żyjemy już. Tymi kategoriami, że my możemy mówić o tym prawie naturalnym i być może tutaj jeszcze z niego wywiedziemy kwestię aborcji, ale w kwestii właśnie seksualności czy innych aspektów, że my tak naprawdę nie dotknęliśmy realności tych kategorii. Nie? I wydaje mi się, że trochę tak jest. To znaczy, że faktycznie, że nam się wydaje faktycznie, że żyjemy katolickimi kategoriami. No i z tego wynika, że w dużej mierze my też jesteśmy hipokrytami, a wobec czego ta hipokryzja, tę hipokryzję trzeba napiętnować. I tutaj Tomasz Czerwikowski, już nie będę wyciągał cytatów, bardzo mocno e, uważa, że te wszystkie skandale, obyczajowe też w znanych konserwatywnych organizacjach są przykładem na to, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, więc przestańmy to robić, bo to jeszcze gorzej robi Kościołowi i ludzie jeszcze bardziej są Kościołem rozczarowani, jeszcze szybciej się sekularyzują i zasadniczo to wszystko napędza, napędza odejście od religii i od Kościoła, czego z, postawmy sobie, zróbmy sobie halt, wyjdźmy na pustynię, powiedzmy sobie wszystkie swoje e, grzechy e, i no i jakoś spróbujmy się dostosować do tego, że jesteśmy postkatolikami, postchrześcijanami. Może trochę interpretuję, ale mam wrażenie, że to jest jakieś takie clue tego e, myślenia, że Tomasz Telikowski się zorientował, że bronił świata, który już po prostu nie istnieje. No tak, z metaforą kaca, może nie mefedronu i kremówki skruszonej. Macie jeszcze tej kolki? W odpowiedniej formie to, to się zgadzam. No, wydaje mi się, że to, że to jest jakieś takie rozliczenie się. Kolejna w ogóle książka napisana w tym duchu redaktora Terlikowskiego, gdzie rozlicza się ze swojej przeszłości bycia takim błędnym rycerzem kontrkultury katolickiej. Nie? To znaczy Don Quixotem, który walczy ze światem, który już, już nie istnieje. Chce być rycerzem w sytuacji, w której już rycerstwa i średniowiecza nie ma. Nie? Trochę lecąc, lecąc Don Quixote'em, nie wiem, czy, czy, czy to jest dla nas dobra diagnoza, jeśli nawiązując do poprzedniego odcinka, jeden z kluczowych pojęć, które definiują kulturę poświęconą, jest właśnie katolicka kontrkultura, budowanie katolickiej kontrkultury. Nie? Bo. Idąc do tego cytatu, który przeczytałeś, to czy rzeczywiście my możemy się zgadzać na to, że Freud jest dla nas bardziej adekwatnym autorem niż święty Tomasz. Czy, jesteś, czy możemy się zgadzać na to, że jesteśmy bardziej, bardziej konsumentami niż. Ale grzymamy? wydaje mi się, że Tomasz Terlikowski powiedział, może ci się wydawać, że ty nie jesteś dzieckiem Zygmunta Freuda i intelektualnie możesz być bliżej Tomasza z Akwinu? Ale żyjesz i tak? Tak, Freudem, dlatego nie? mówię, że nie, nie buduję kultury chrześcijańskiej, tylko kąt kultury chrześcijańską. Jestem człowiekiem tej, tego świata i tej, tej rzeczywistości. Natomiast Wiem, że to nie jest moja do końca rzeczywistość. Tęsknię za czymś, czego nie znam, i dążę do czegoś, czego nie poznałem tak, bezpośrednio. Ale w tym nie? wypadku zarzut być może, już inny interpretuję, to będzie to, że ty żyjesz jakąś właśnie taką retroutopią i budujesz właśnie grupę rekonstrukcyjną, tęskniących no za, jest... no za czymś, czego. No to jaka jest nie alternatywa, znać. nie? No... Na przykład można nie mieć dziecka i tęsknić za posiadaniem dzieci, nie? Tak. No więc dlaczego y, można nie znać cywilizacji chrześcijańskiej y, bezpośrednio, tak jak my, a jednocześnie tęsknić za nią? Bo ja za nią tęsknię. W sensie za to, żeby te zasady, które są często recytowane w, w, na dzień, niedzielnej mszy, jak w Urzędzie Skarbowym, taki tembr głosu specyficzny, kościelny nasz, chciałbym, żeby ci wszyscy ludzie, którzy tam są, łącznie z kapłanem na tej mszy, wiedzieli i, i wierzyli w to, co mówią. To nie? ja wrzucę może, bo zapowiadałem, że chcę być obrońcą Y, trochę y, hipokryzji. Hipokryzji, <gryzji> tak. To znaczy, uważam, że ta hipokryzja bierze się w dużej mierze z tego, że wielu ludzi chce tak żyć, jakby ma jakieś takie bardzo mocne pragnienie tego, ale nie potrafi nie? I, i że w dużej mierze wiadomo, że to się często kończy jakimiś katastrofami. No ale teraz masz dwa wyjścia. Możesz powiedzieć sobie, nie dałem rady, ale dalej tęsknię i dalej chciałbym, żeby tak wyglądało życie i ludzie tak żyli, bo uważam, że to jest lepsze, tylko po prostu ja nie dałem rady, albo wyjść drugą pod tytułem Nie dałem rady, i ty nie dajesz rady, i ty nie dałeś się rady, dajmy sobie spokój. Bo my nie, nie, nie mieliśmy już tego, nie mamy tej ciągłości kulturowej, nie zostaliśmy, nie przysiągnęliśmy tymi prawdziwymi ideami. Życia chrześcijańskimi, wobec czego przestańmy sobie wmawiać, że jesteśmy w stanie to zrobić, bo już nie jesteśmy w stanie i kultura nam w tym nie pomaga wręcz przeciwnie więc po prostu dostosujmy się jakoś, tak, popuśćmy trochę tego, tego pasa, bo, bo zwariujemy. No dobra, tylko że to nie jest trochę logika, wiecie, kryzysu wieku średniego. Znaczy, nagle się orientujecie, że no jechaliście na na ostro i nagle jest taki moment, moment zjazdów. Tomasz Tolikowski stworzył bardzo sobie wygodną konstrukcję historiozoficzną, można tak powiedzieć. To znaczy, on mówi tak, nie ma powrotu do starego świata, stary świat jest tylko rekonstrukcja, nie znamy starego Christianitas. No to wszystko prawda, tylko problem polega na tym, że zarówno system szeroko rozumiany, moralny, etyczny kościoła, wartości, jakby sposób życia, forma życia jest transhistoryczna. W tym sensie, że to nie jest tak, że kiedyś był ten jeden mityczny, konserwatywny to jest moim zdaniem różnica między konserwatyzmem szeroko rozumianym, znaczy może nie szeroko, właśnie wąsko, bardziej jak pewna doktryna polityczna, a katolicyzmem, że nie było nigdy złotego wieku, gdzie było super, wszystkie małżeństwa elegancko działały, wszyscy 100% wierzyli w Pana Boga, białym katolickim efedron, elegancko wszystko było. Tylko, że nie było nigdy złotego wieku w historii, że jakby nasza, nasze istnienie w, w historii, mam wrażenie, polega na tym, że w każdej epoce, oczywiście korzystając z, z dobrych i nie korzystając ze złych doświadczeń z przeszłości, na nowo mamy jakby budować maksa, którego jesteśmy w stanie zrobić. A każdy wiek jest wiekiem hipokryzji. Każdy wiek jest jakoś wiekiem hipokryzji. Tak, do pewnego stopnia. Ja bym powiedział to inaczej. Co jakiś czas wrzucam na nasz kanał na Slacku rapsy, tam kawałek z podpisem, kolejny kawałek w duchu realizmu egzystencjalnego po grzechu pierworodnym, i tutaj mam wrażenie, że to pasuje, tak jakby prawdopodobnie to się nie będzie udawało. Ka w każdej epoce, każda epoka będzie miała swój kryzys, każda epoka będzie miała, mówiąc brzydko, swój odpowiednik pedofilii w kościele, ale to nas nie zwalnia. Od tego, żebyśmy sobie teraz, moim zdaniem, to jest trochę takie kapitulansko wygodne, że jakby wszelkiego rodzaju bardziej takie, ja tak odbieram, wszelkiego rodzaju bardziej ambitne projekty, normatywne. W sensie jakby wiecie, weźcie się w garść, ogarnijmy coś fajnego, zbudujemy kąt kulturowego, podziałajmy coś. przyjdzie do Sterlikowski, prawdziwy smarw Maruda, nie, to jest grupa rekonstrukcyjna, znowu się ubieracie w stare. Stare ciuchy jesteście trochę jak wiecie, jak z tego y, odcinka młodego papieża, gdzie Dżutlo wjechało na tym jako papież, nie? Wszelkiego rodzaju pozytywne projekty sprowadzamy y, do gadania o tym, że to jest jakby grupa re rekonstrukcyjna, że to jest retroutopia. Kurde, nie. Jakby w ogóle pod tym kątem, ostatnie zdanie: Kościół, i y, to nawet wziąłem z Tomasza Halika. Powinien być utopijny, w tym sensie, jeżeli sięgając do źródło słowu utopii, utopia to jest miejsce, które jeszcze nie istnieje. Tak jak jakby jeszcze nie istnieje Królestwo Boże. Ono jakby już jest i jeszcze nie ma, jak mówił Benedykt XVI. W związku z tym, jakby naszym zadaniem jest jakoś urzeczywistniać. To znowu wracam do początku rozmowy, gdzie mówiłem, chyba że to był poprzedni odcinek, o społecznej, społecznym panowaniu Chrystusa, że jesteśmy jakby zobowiązani do podejmowania tej walki jak w klasyku. No. Miał ich przyjechać 30, przyjechał 21. także dostaniemy w mordę, jak Legia Warszawa z Arką Gdynia, ale chyba this is our job. No. Jedno zdanie. Uważam, że pokora. Powinieneś Oczywiście. Pokora do tego, że nasza percepcja Kościoła nie powinna zależeć od tego, w jakim etapie działania tego Kościoła, czy on jest silny, czy on by jest słaby Yy, żyjemy. Przede, tak? Przede wszystkim ży. nie Ty nawet nie wiesz z perspektywy eschatologicznej, czy ty jesteś teraz, na jakim etapie jesteś, bo tylko Pan Bóg to wie, no nie? No to jest pewien problem. No sensie. jest, to jest pewien jakby w systemie gry, jest to pewien taki, no problematyczny Ale to w wydaje granie, mi się nie? tak na sam koniec, yy, że, że jest to jakaś optymistyczna nasza opowieść. To znaczy, że. Wszystkie te książki, zarówno Chantal del Sol, jak i Halik, jak i Tomasz Telikowski, jednak bardzo mocno chcą zakorzenić wiarę w historii. Nie? To znaczy określić moment. Trochę... Każde pokolenie ma swój własny czas, i każdy, każde pokolenie katolików musi mieć swój własny kryzys, swoją własną apokalipsę. I... Czy mogę ci powiedzieć jedna rzecz? Bo to dokładnie słuchalika, Halika. Jak pamiętasz to pojęcie kairologii, którą wprowadza? Tak? Czyli pojęcie, że musimy rozeznać ten kairos, czyli ten jakby moment przełomowy w czasie, nie ten czas ilościowy, tylko ten czas jakościowy, i że mamy właśnie odczytywać znaki czasu. Jakby z tej perspektywy, ja odczytuję książkę właśnie Halika, że on odczytał tak te znaki czasu w ramach tej kairologii. która sama w sobie jest bardzo inspirująca i uważam, że generalnie jakby bardzo kato. Że teraz właśnie jest ten moment, w którym trzeba no właśnie bardziej patrzeć na ludzi, jak wierzą, niż w co wierzą. Tak ja Zupełniając. Ja mam wrażenie, że wiecie, mówi się, że demokracja to jest system, który jest w nieustannym kryzysie. Mam wrażenie, że to, że Kościół jest sprzężony z tą demokracją, sprawia, że Kościół też że ciągle mówimy o tym, że Kościół jest w kryzysie i on oczywiście jest w coraz większym kryzysie, dlatego że zgadzam się z odczytaniem Chantal Del Sol, ale przez to nie mam poczucia, że jest jakiś punkt przełomu. Nie. Jest jakby to, ten, ten demontaż postępuje, ale nigdy nie wiesz, kiedy dojdziesz, kiedy, kiedy sięgniesz tego dna, kiedy nagle się okażesz, że ta moneta się odwraca z niewiadomych powodów, nie? W sensie nie wiem, kurde, może, może będzie tak, że odbiciem maksymalnej postnowoczesności będzie właśnie skrajny jakiś tradycjonalizm, nie, a może AI coś zmieni, a może cokolwiek innego, nie, a ty po prostu musisz czekać. I mam dość też książek takich właśnie politycznych, bo uważam, że nie, kwestie pedofilii w kościele, czy jakieś nadużyć, tak dalej, powinniśmy rozwiązywać i nie dokładać do tego. Bo to sprawia, że ludzie odchodzą od kościoła, bo to sprawia, że coś tam się dzieje. Nie powinniśmy to rozwiązywać, ponieważ powinniśmy to rozwiązywać. I tyle. A nie jakby cały czas myśleć w jakiejś dziwnej logice. Co co tam kalkularzy. kostek miałeś powiedzieć? Przepraszam, bo ty coś Miałem pomyśle. pomysł, jak zakończyć, tak? Jakoś... Kończ, teraz już będę mieć cichutka. Pięć minut temu, teraz nie mam pomysłu, jak, jak skończyć. Wydaje mi się, że moglibyśmy po prostu polecić wszystkie te, te książki. Bo jeśli nawet się nie zgadzacie z Telikowskim Halikiem czy, czy Chantal del Sol, to, to warto widzieć jak, jak ludzie. Starają się jednak pokazać miejsce Kościoła. Ale mówię że pozytywne, że to że pozytywne. No, jest... pozytywne było to, że moim zdaniem powinniśmy oczywiście te książki czytać, natomiast nie bać się powiedzieć tego, że to. Czasem jest droga donikąd, tak? Że chrześcijaństwo nie może być totalnie uhistorycznione. My cały czas zastanawiamy się, na jakim etapie rozwoju tak. czegoś jesteśmy. Nie o to chodzi. W sensie nie sprowadzajmy Boga do historii, bo historia nie jest Bogiem, tylko. Jak, no po prostu Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Tak? Chodzi o formę życia katolickiego, a nie zastanawianie się, co z tym Kościołem i, i w jakim etapie dziejów chrześcijaństwa jesteśmy. bo i, I to jest chyba najbliżej Chantal del Sol. To jest jakoś oswabadzające, tak? żebyśmy no właśnie nie redukowali chrześcijaństwa do cywilizacji chrześcijańskiej, do stosunków władzy, do moralności publicznej, do historii instytucji, do wspomnienia Christianitas nie, jakby nie o to chodzi. Chodzi o po prostu katolicką formę życia, i to był ten pozytywny To jest pozytywne który to ja uzupełnię to jedno zdanie, że najmocniej jak to zrekonstruowałeś u Tomasza Talikowskiego, to Takiś, wiecie, ryzyko też sprowadzenia w ogóle katolicyzmu. Do jakiegoś produktu sprzedażowego. Że musimy się teraz zastanowić, jakich użyć kategorii, że teraz prawda, wszyscy mówią Żeby o upodmiotowieniu. Żeby dzieci kobiet. wróciły na tak. i super. Nie, że jakby wszyscy, świat mówi upodmiotowienie, upodmiotowienie kobiet, to my mówimy kapłaństwo kobiet. Świat mówi o, o tym, że y, zwierzątka, psiecko, ekologia, to my bardzo mocno nagle mówimy: Nie, słuchajcie, to już wszystko u nas było, jest super, zapraszamy do nas. Nie? W sensie, że mam takie poczucie, że jakby jest takie ryzyko, że my się po prostu, wiecie, zmienimy z jakiegoś komi voyagera, sprzedażowca, że jakby sprowadzimy po prostu wiarę katolicką do, do jakiegoś produktu i będziemy dom ogóle, Draper, który próbuje po prostu a sprzedać to jest reklamę. W ogóle nie? trudno pamiętać o tych pojęciach, które za tym stały. To jakby próbujesz jakiś taki gałganek lepić. <laughs> Gałgang. Gałganga takiego. Patchworka takiego.